Cześć, witam i zapraszam do dalszej analizy tekstu naszej świętej książki. W tym odcinku dobierzemy się do Eksodusu, czyli do Księgi Wyjścia. Przez moment jednak musimy się zatrzymać przy Księdze Rodzaju, bo żeby mówić o wyprowadzeniu Żydów z Egiptu, musimy zacząć od tego, skąd oni się wzięli w tym kraju. A więc tak, Izaak, synek Abrahama, ten, który o mało co nie stracił życia z powodu zaburzeń paranoicznych swojego tatusia, ożenił się z Rebeką. O Rebece też wspominałem w poprzednim nagraniu, kiedy mówiłem o próbie rozkręcenia przez Izaaka, wzorem jego tatusia zresztą, biznesu świadczeń seksualnych, który niestety zakończył się niepowodzeniem. A szkoda, bo Rebeka była młoda, ładna i bezpłodna, co eliminowało ewentualne konsekwencje w postaci ciąży jako niepożądanego skutku ubocznego jej profesji. Oboje on i Rebeka marzyli o dzieciach. Izaak chciał mieć potomków, którym mógłby przekazać swoje mienie, to czego się dorobił. Rebeka wiedziała, że fakt macierzyństwa podniósłby jej status jako kobiety i żony. Ale jak już powiedziałem, była bezpłodna. Cóż, jak wiemy, najlepszym, najbardziej efektywnym panaceum na bezpłodność jest oczywiście modlitwa. Modlił się więc Izaak, modlił. Co Rebeka robiła, kiedy on się modlił, nie wiemy. W każdym razie zaszła w ciąży. I urodziła bliźniaki. Urodziła Ezawa i Jakuba. Ezaw wyrósł na uczciwego, otwartego, dającego się lubić, aczkolwiek naiwnego i łatwowiernego człowieka i był ulubieńcem Izaaka. Jakub natomiast był podstępnym, przebiegłym, wrednym i tchórzliwym typem i pewnie dla tych cech Jahwe. Bóg Jahwe wybrał go na swojego ulubieńca. To też nie będziemy sobie więcej głowy zaprzątać Ezawem, a skupimy naszą uwagę na Jakubie. I tutaj robię wielki skrót, bo po prostu nie chcę Cię zanudzić, ale muszę wspomnieć o moim zdaniem ważnym wydarzeniu. Mianowicie w czasie podróży do Kanaanu Jakub musiał się nażreć czegoś halucynogennego, bo miał widzenie, że walczy z aniołem. Aniołem, który był Bogiem, czy też z Bogiem przebranym za anioła. Ja nie mogę dokładnie powiedzieć, o co tu chodzi. W każdym razie pokonał tego Boga aniołka i ten w nagrodę przechrzcił go na Izraela. Także od tej pory nie będziemy już mówić o Jakubie, tylko o Izraelu. Dlaczego to jest takie ważne? A z dwóch powodów. Po pierwsze, Wszechmocny przestaje być wszechmocnym, bo Jakub go pokonał. A po drugie, pierwszy raz słyszymy słowo Izrael i wiemy, że potomkowie Jakuba, czyli Izraela, to Izraelici, naród, który Bóg sobie wybrał, żeby się nimi opiekować. A dobrze mi tak. Żartuję oczywiście. Niemniej wystarczy zagłębić się trochę w historię tego narodu wybranego, żeby nabrać pewności, że raczej powinniśmy paść na kolana i prosić Boga, żeby nam oszczędził swojej boskiej opieki. Bóg obiecał Izraelitom kawałek ziemi w północno-zachodniej części Półwyspu Arabskiego, czym rozpoczął chyba najdłużej trwający zbrojny konflikt o podłożu czysto religijnym. Musimy o tym pamiętać. Czysto religijnym pomiędzy Arabami i Żydami, do którego w późniejszym czasie włączyli się chrześcijanie, organizując krucjaty krzyżowe w obronie Jerozolimy i grobu Chrystusa. Jezus widocznie wciąż go potrzebował z jakiegoś powodu, pomimo że zmartwychwstał, tak na wszelki wypadek. Ten konflikt w ciągu całej swojej historii pochłonął już ogromną liczbę ofiar. Trwa do dziś i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się skończy. Ulubieńcem Izraela spośród jego synów był Józef. Był hołubiony przez ojca i nienawidzony przez braci właśnie z tego powodu. I tu zaczyna się opowieść o rodzince, która zbrodnię miała zakodowaną w genach, co możemy zauważyć, studiując dalsze losy potomków Jakuba, Izraela. Bracia tak nienawidzili Józefa, że postanowili go zabić, a jego zwłoki wrzucić do wyschłej studni. jego szatę utytłaną w krwi kozy posłać ojcu z wiadomością, że dziki zwierz szarpał jego ulubieńca. Taki był pierwotny plan, lecz w końcu ekonomiczne względy przemówiły im do rozsądku i zamiast poderżnąć mu gardło, sprzedali go kupcom zdążającym do Egiptu. Znowu pominiemy raczej nudne opowiadania o przygodach Józefa w Egipcie i przejdziemy do momentu, gdy posądzony, niesłusznie zresztą, o próbę gwałtu siedział w więzieniu i tam zdobył sławę jako tłumacz znaczenia snu. Pewnego dnia Faraon miał sny i nikt nie potrafił ich wytłumaczyć. Wypuszczono Józefa z pierdla, a on wytłumaczył znaczenie snów Faraona o tłustych, chudych krowach, o kłosach zboża. Powiedział Faraonowi, że Bóg poprzez te sny zapowiada 7 lat urodzaju i dobrobytu w Egipcie i 7 lat głodu i nieurodzaju. Uradowany Faraon zrobił Józefa zarządcą całego kraju. Józef stał się z dnia na dzień z więźnia, drugą co do wielkości po Faraonie osobą w Egipcie. Widocznie w tamtych czasach o awans było znacznie łatwiej niż dzisiaj. Rządził więc Józef w Egipcie, a rządził dobrze, bo gromadził zboże w spichlerzach w czasie urodzaju, a gdy nastały lata głodu, sprzedawał zboże tym, którzy je potrzebowali. Wkrótce jednak zabrakło ludziom pieniędzy, więc przeprowadzali żywy dobytek, a w końcu za żywność oddawali mu swoje pola i samych siebie sprzedawali w niewolę. Zgadnij, kto nie musiał sprzedawać swojego dobytku, żeby przeżyć. To oczywiście kapłani. Ta grupa ludzi od dawien dawna, aż po dziś dzień cieszyła się i nadal cieszy uprawnieniami, które są nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. Ale do rzeczy. Izrael, który mieszkał w Kanaanie, wysłał swoich synów, braci Józefa do Egiptu po zakup żywności. Ja bym chciał, żebyś zwrócił uwagę na tą informację. Józef wysłał synów z Kanaanu do Egiptu po zakup żywności. Do tej informacji jeszcze wrócimy. Na początku Józef nie dał się poznać swoim braciom, ale wkrótce jego tkliwa natura bierze nad nim górę i przebacza wszystko swoim braciom i ściąga całą rodzinę do Egiptu. Faraon jest tym tak zachwycony, że podarowuje im najżyźniejszy kawałek ziemi w Egipcie, czyli krainę Goszen. 12 synów Izraela daje początek 12 szczepom izraelskim i zaczynają mnożyć się jak myszy, czym przyprawiają kolejnych faraonów o ból głowy w dzień i koszmary senne w nocy. I w tym momencie przenosimy się już do Księgi Wyjścia, czyli do opisu, jak Bóg, Jahwe, wyprowadza Izraelitów z niewoli. Zacznę od tego, że nie ma żadnych historycznych, archeologicznych dowodów na to, że Żydzi kiedykolwiek byli niewolnikami w Egipcie. A oto co mówili o swojej niewoli sami Izraelici już po odrzuceniu egipskiego jarzma. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Tak. Zajmowali najżyźniejszą krainę w Egipcie, krainę Goszen, posiadali ziemię i żywy inwentarz. Niewolnicy, tak? Ale według przekazu biblijnego Izraelici jęczeli w niewoli, więc na razie trzymajmy się tej wersji. Usłyszał w końcu Jahwe wołania o ratunek uciemiężonego swojego ludu I tutaj się musimy cofnąć nieco do czasu urodzin Mojżesza, pochodzącego z izraelskiego plemienia Lewiego, którego jako niemowlaka, niczym kukułcze jajo, podrzucono córce Faraona i który nie tylko uratował się z pogromu wszystkich izraelskich chłopców zarządzonym przez Faraona, ale żył w luksusach na jego dworze, odebrał staranne wykształcenia, a dla córki Faraona był jak syn. Nie muszę nikogo chyba przekonywać, że wyhodowała żmiję na własnej piersi. W kraju Madian, dokąd był zmuszony uciekać, bo zabił Egipcjanina i groziła mu za to kara śmierci, poznał Seforę, córkę kapłana Madianitów imieniem Jetro i wziął ją za żonę. Raz, kiedy pasły owce swojego teścia, zobaczył krzak, który się palił, bo Bóg siedział w środku. I nie ma w tym nic dziwnego, zawsze się krzak pali, jak Bóg wlazie do środka. Więc nie wyłażąc z krzaka, Bóg wyjaśnił Mojżeszowi, że chce go zatrudnić jako wybawcę Izraelitów i tego, który wyprowadzi ich z Egiptu i zawiedzie do ziemi, którą on, Jahwe, obiecał jego przodkom i która opływa w mleko i miód, a która obecnie jest w posiadaniu Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Perzytów, Hiwytów, Jebusytów. Także jak dojdą na miejsce, mogą po prostu wyciąć do nogi tubylczą ludność, a Bóg będzie im w tym błogosławił. Ale to dopiero przyszłość. Na razie Bóg kazał Mojżeszowi iść do Faraona i żądać jego zgody na wyjście Izraelitów na pustynię w celu złożenia ofiary dla niego, dla Boga. Wykręcał się od tej misji Mojżesz jak tylko mógł, lecz nic nie uzyskał, tylko wkurzył Stwórcę. Kazał mu Jahwe wziąć do pomocy brata Aarona z uwagi na jego łatwość wymowy, bo prawdopodobnie Mojżesz się jąkał i seplenił. I powiedział Bóg: ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonał, a wypuści was. I powiedział jeszcze coś, w co trudno uwierzyć. Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki, od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat i nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. I to mówi Bóg. Bóg, w którego mądrość, nieomylność nigdy nie powinniśmy zwątpić. Niepodważalny autorytet we wszystkim, o czym tylko pomyślisz. A tak naprawdę, czy możesz? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie bardziej prymitywne, bardziej małostkowe, bardziej pozbawione skrupułów, bardziej amoralne bóstwo? Bóstwo namawiające swoich wiernych do kradzieży. Stwórca świata, miliardów galaktyk, składających się z miliardów gwiazd, niejednokrotnie tysiące razy większych od naszego Słońca, wybrał sobie maleńki pyłek, jakim w porównaniu do znanego nam kosmosu jest nasza Ziemia, i na tym pyłku wybrał sobie grupkę prymitywów i analfabetów i w ramach swojej boskiej nad nimi opieki jedną z pierwszych mądrości, jedną z pierwszych nauk, którą im aplikuje, jest jak kraść. A tak przy okazji, Jahwe namawia Żydów, żeby przed wyjściem z Egiptu pożyczyli od Egipcjan złotych i srebrnych naczyń. Oznajmij to ludowi, żeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. To było, przypuszczam, na porządku dziennym i całkowicie normalne, że niewolnicy masowo pożyczają złoto i srebro i odzież od wolnych obywateli. Rzeczywiście powinienem w to uwierzyć? Na jeszcze kilka rzeczy chciałem zwrócić twoją uwagę. Pan rzekł do Mojżesza: gdy będziecie zbliżali się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed Faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. A ty wtedy powiesz do Faraona: to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to ja ześlę śmierć na twojego syna pierworodnego. I to jest Księga Wyjścia 4,23. Linijka poniżej, Księga Wyjścia 4,24. Ni stąd, ni zowąd czytamy: w czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. I wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Dlaczego Jahwe ni stąd, ni zowąd chciał zabić Mojżesza, z którym przecież łączył, jeszcze przed chwilą łączył pewne plany i zamierzenia? I dlaczego Sefora... Ja naprawdę chcę zrozumieć, o co tu chodzi. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może to, że... To może wytłumaczenie, że Mojżesz zapomniał obrzezać penisa swojemu synkowi, czym wkurwił Boga do tego stopnia, że ten gotów był go unicestwić. Nie, to niemożliwe, to niemożliwe. To wytłumaczenie byłoby zbyt głupie, nawet biorąc pod uwagę biblijne standardy. Przypominam, że ja nie staram się obrazić niewidzialne niebiańskie bożyszcze. To ta książka. Pismo Święte, sakralny przedmiot czczony przez miliony zainfekowanych religią owiec, które nigdy nie zapoznały się z jej treścią. Ta książka, za której obrazem polskie prawo karne przewiduje karę grzywny czy nawet więzienia, pokazuje Boga w ten właśnie sposób. Dalej czytam o tym, że Mojżesz i Aaron poszli do Faraona z rozkazem, żeby ten wypuścił Izraelitów z Egiptu. I tu chciałem zwrócić twoją uwagę na coś, co daje trochę do myślenia. Dwóch Izraelitów, a jak wiemy z lektury naszej świętej książki, ta nacja była zniewolona przez Egipcjan. Dwóch Izraelitów idzie do Faraona z rozkazem. Pan powiedział do Mojżesza i Arona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Jaki zdrowy na umyśle władca dopuściłby przed swój majestat niewolników, żeby mu przychodzili do niego i rozkazywali mu, a w dodatku przekomarza się z nimi, dyskutuje, wykładając swoje racje niewolnikom. Zaraz po tym rozkazywaniu Faraonowi ni stąd, ni zowąd Biblia informuje nas, jakie imiona mieli naczelnicy rodów izraelskich niewolników. Nie mam pojęcia, dlaczego ni stąd, ni zowąd Biblia zasypuje nas gradem imion, które nic nie wnoszą do tego dzieła. Autorzy tego świętego bubla w innym miejscu wymieniają nawet imiona akuszerek kobiet izraelskich. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szyfra, a druga Pua, powiedział król. Szyfra i Pua. Nareszcie, tak czekałem na tę informację, to bardzo ważne, żebym znał imiona akuszerek. Inne postacie nie są aż takie ważne, jak na przykład Faraon, i jego imienia się nie doszuka. Tak na wszelki wypadek, tak jest bezpieczniej. Mogłoby się zdarzyć, że ktoś dociekliwy zacząłby badać dogłębniej tę sprawę i ogłosiłby wszem i wobec, że to wszystko to jedna wielka lipa, więc lepiej nie wchodzić w szczegóły i tym samym nie umieszczać tych wydarzeń w konkretnym, weryfikowalnym czasie. Ale to są tylko drobne moje spostrzeżenia, sugerujące tylko, że powinniśmy zwrócić uwagę na pewne fakty, które aż proszą się, żeby poświęcić im trochę uwagi. W dalszej części tego nagrania postaram się przedstawić może więcej faktów świadczących, że niewala egipska, co za tym idzie, cały Eksodus to Boży. Stworzony tylko po to, żeby wypełniło się słowo pańskie, albowiem dużo wcześniej, jeszcze w Księdze Rodzaju czytamy. I wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy. Nawiasem mówiąc, Czy ten cytat nie jest wspaniałym przykładem iście boskiej opieki nad narodem wybranym? Będziecie niewolnikami. Ileś tam pokoleń urodzi się i umrze jako niewolnicy, bo ja, Jahwe, otaczam was opieką. No ale wracam do tematu. Przecież mamy mówić o ucieczce Żydów z egipskiej niewoli i o roli Jahwe w tym przedsięwzięciu jako magika prestidigitatora, taki, wiesz, David Copperfield czasów biblijnych, czyli Harry Houdini. Nie, Harry Houdini również był znany jako demaskator nadnaturalnych zjawisk, czyli tak zwanych cudów. Nie, definitywnie nie potrzebujemy tego faceta tutaj. Bo właśnie teraz będziemy mówić o cudach, czyli o wysiłkach Boga Jahwe, żeby zaimponować Faraonowi i Izraelitom, popisując się magicznymi sztuczkami, zaprawionymi okrucieństwem i złośliwością. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że miłosierny jest upierdliwym, mściwym, sadystycznym, złośliwym tyranem i świadomość tego faktu jest na tyle oczywista, że nie robi to już żadnego wrażenia. Jahwe robi dosłownie wszystko, żeby znaleźć pretekst do ukarania Egipcjan. Za co? Ano za to, że władca Egiptu, pomimo wyraźnego rozkazu dwóch samozwańczych przywódców izraelskich niewolników, z niezrozumiałych przyczyn nie chce wypuścić Żydów z tego kraju. To niedopuszczalne, żeby Faraon nie słuchał rozkazu niewolników. Tekst naszego pisma bez wątpliwości niesłychanie świętego wskazuje wyraźnie, że Stwórca ma poważny problem z zaspokojeniem swojego ego. Wyraźnie czuje się niedowartościowany i dlatego wymaga nieustannej adoracji z jednej strony, z drugiej strony pyszni się samym faktem bycia bóstwem i do znudzenia powtarza w kółko, że jest Panem. Przeto powiedz synom izraelskim, ja jestem Pan. Gdy Pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział mu wtedy Pan, ja jestem Pan. Poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Tak mówi Pan, po tym poznasz, że ja jestem Panem. I abyś opowiadał dzieciom Twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie, a znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Pan. I tak dalej. Jak widzimy, Bogu bardzo zależy, żeby widzieć w nim Pana, czyli kogoś, kogo przymusowo należy czcić, składać mu hołdy, podziwiać go, adorować i tak dalej. Autorzy starotestamentowych opisów Boga nigdy nie starali się przyozdobić jego sylwetki cechami, które ukazywały jego postać jako sympatycznego, dobrego, wspaniałomyślnego, mądrego. Nie. Zamiast tego przedstawiałem go w sposób, powiedziałbym, dziwny. Biblijny Bóg jest, oprócz tego, co już o nim wiemy, czyli że jest okrutnym, sadystycznym tyranem, jest ponadto wyniosły, dumny, butny, chełpliwy, zadufany w sobie i pyszałkowaty. Właściwie cała ta heca z wychodzeniem Żydów z Egiptu miała tylko jeden cel. Zaspokoić próżność wszechwładnego Jahwe. Jego performatorskie ciągoty i dążenie do tego, żeby go podziwiano i schlebiano mu, jest tak przeogromne, że nie cofa się nawet przed zbrodnią, żeby tylko pokazać, jaki jest wielki, jaki wszechmocny. Chce być nieustannie podziwiany, dlatego zachowuje się jak mierny, trzeciorzędowy, nigdy niedoceniony aktor, który czeka na swój wielki moment i zrobi wszystko, żeby do tego dopiąć. Jest żądny podziwu, aplauzu, chce mieć swój występ, chce robić swoje cuda za wszelką cenę. Czy chce uratować Żydów, Izraelitów z niewoli? Nie. Gdyby o to chodziło, zrobiłby to od pierwszego dnia. To stanie się jakby przy okazji. Przede wszystkim chce występu, którego będzie reżyserem i który uświetni swoją boską osobą, obsadzając się w głównej roli. Przy okazji chce dać upust swoim sadystycznym ciągotom, uwielbia karać. To jego hobby. Karze Egipcjan za coś, co on sam spowodował i nie kryje tego. Przeciwnie, powtarza to wielokrotnie. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce Faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Pan uczynił upartym serce Faraona i nie wypuścił on Izraelitów. Pan uczynił upartym serce Faraona i nie chciał ich wypuścić. Pan rzekł do Mojżesza, nie usłucha was Faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed Faraonem, lecz Pan uczynił upartym serce Faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swojego kraju. Bóg każe Mojżeszowi przestraszyć Faraona cudami. Chce wzbudzić w nim strach i respekt i zaraz mówi, że on, Bóg, uczyni serce Faraona upartym, także nie zgodzi się na wypuszczenie Izraelitów z Egiptu. Tak sobie myślę, że jeżeli mógł bez problemu spowodować upór i odmowę Faraona, to prawdopodobnie równie łatwo mógłby skłonić go do zmiany decyzji. Tylko wtedy nie miałby okazji popisać się swoimi cudami. I nie miałby pretekstu, żeby karać. I nie ukaże samego Faraona. Nie, to byłoby zbyt mało okrutne, zbyt mało sadystyczne. Grozi, że zabije jego dziecko. To jest wspaniały pomysł. Godny Boga. Jahwe rozmyślnie powoduje odmowę Faraona, a następnie karze nie tylko Faraona, ale wszystkich Egipcjan, czyli tłumy ludzi nie mające nic z tym wspólnego, nie mająca żadnego wpływu na to, co zdecyduje Faraon, który, jak wiemy, też nie odpowiada za treść swojej decyzji, bo został pozbawiony wolnej woli przez Jahwe. Nie wiadomo, o co właściwie Panu Bogu chodzi. Mają wyjść z Egiptu, czy nie? Grozi, że zabije mu syna, gdy ten nie wypuści jego ludzi i jednocześnie przyznaje, że on sam uniemożliwi mu spełnienie tego żądania. Ja nie wiem, jak nazwać tę przypadłość. Nie jestem psychiatrą. Przejdźmy zatem do zapoznania się z tymi cudami. Jak sama nazwa wskazuje, musi być to coś cudownego. No nie zupełnie. Mojżesz i jego brat Aaron poszli do Faraona i pokazali mu sztuczkę, którą Bóg ich nauczył. Aaron rzucił swoją laskę na ziemię, a ta zamieniła się w węża. Chcieli tym zaimponować Faraonowi i cały ten występ z laską zmieniającą się w węża miał na celu udowodnienie, że są wysłannikami Boga. Ale Faraon wezwał swoich własnych magików, którzy zrobili to samo. Ich laski też zmieniły się w węże. Czy wszechwładny i wszystko wiedzący nie był w stanie przewidzieć, że oni zrobią to samo? Bez żadnej boskiej pomocy? Ta sztuczka miała być dowodem, że Mojżesz i jego brat są wysłannikami Stwórcy. Stwórcy tego świata. Czy Bóg nie miał w swoim repertuarze czegoś bardziej niezwykłego, bardziej wyrafinowanego? Nikogo nie zaskoczył ten występ, a tym bardziej Faraona i jego magików, którzy zawyrkowali. To wszystko? My też to możemy zrobić. I zrobili. Jedyną przewagą Mojżesza i Aarona było to, że ich laska połknęła laski wróżbitu. Teraz będą musieli sobie kupić nowe laski. Serce Faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan. Nazajutrz Mojżesz i Aaron znów poszli na przykrzecie Faraonowi, bo Pan powiedział do Mojżesza, mów do Arona, weź laskę swoją i wyciągnij nad wodę Egiptu, na jego rzeki, na jego kanały, na jego stawy i na wszystkie jego zbiorowiska wód i zmienią się w krew i będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach Faraona i sług jego. Woda Nilu zmieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń. Także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim. Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swojej wiedzy tajemnej. Widzisz? Byli tak samo dobrzy jak Mojżesz i Aaron. Właściwie jak się dobrze zastanowić, to dojdziemy, że czarownicy Faraona byli dużo lepsi. Aaron zmienił wody w krew, nie tylko w Nilu, ale w całym Egipcie. Imponujące. Niemniej blask tego cudu blednie, jeżeli pomyślimy, że mędrcy i czarownicy Faraona zrobili to samo, czyli zamienili wodę w krew, nie mając wody, która wcześniej została zmieniona w krew przez Mojżesza i Arona. I to jest pierwsza z 10 plag, jakimi Jahwe doświadczył Egipt. Następne jego pomysły są jeszcze bardziej niewybredne. Najwyraźniej brakuje mu fantazji. I za każdym razem mówi do Mojżesza, żeby powiedział do Arona, co Aron ma powiedzieć do Faraona, a Faraon notorycznie odmawia ich żądania, bo jak wiemy jest bezwolnym narzędziem w ręku Jahwe, który bawi się w złośliwy i okrutny sposób, doświadczając ludzi, którzy z decyzją Faraona nie mają nic wspólnego. Następna plaga to inwazja żab. Żaby pojawiły się wszędzie. Nie było miejsca wolnego od żab w całym Egipcie. Aaron wyciągnął rękę swoją na wodę Egiptu. Wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. Lecz czarownicy uczynili to samo dzięki swojej wiedzy tajemnej i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Zaraz. Kto w końcu sprowadził te żaby? Mojżesz i Aaron czy czarownicy? Znowu autorów tego opisu zawodzi logika. No cóż, nie próbujmy doszukać się logiki w piśmie, przepraszam za wrażenie, świętym. A tak na marginesie, czy Bóg Jahwe, który wie wszystko i zna przyszłość i tak dalej, czyli wiedział, że ludzie Faraona potrafią zdublować jego sztuczki i wyjdzie na durnie. Więc po co w ogóle z niby wychodził? O, zobaczcie, co ja potrafię. Zamienię wodę w krew, rozmnożę żabę, bo jestem wszechmocnym Bogiem i stwórcą wszystkiego dookoła, miliardów galaktyk. O, proszę, jeszcze jedna żaba. A teraz jak nie usłucha mnie Faraon, a zrobię wszystko, żeby mnie nie usłuchał, wtedy rzucę na ten kraj plagę komarów. I stało się tak. Znowu Jahwe powiedział do Mojżesza, żeby powiedział do Arona, żeby powiedział do Faraona, żeby ich wypuścił z Egiptu. Oczywiście Faraon staraniem Jahwe odmówił, więc uczynili tak. Aaron wyciągnął rękę swoją i laskiem i uderzył w proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło. Cały proch ziemi w kraju egipskim zmienił się w komary. Czarownicy Faraona tym razem nie potrafili wyczarować choćby jednego komara. Wówczas rzekli czarownicy do Faraona: palec to Boży. I znowu poselstwo Jahwe idzie do Faraona i znowu Jahwe pozbawia go wolnej woli i znowu ukaże za to wszystkich Egipcjan. Tym razem Egipt zaroi się muchami. Zaczął więc mięknąć Faraon, więc Mojżesz pogadał z Bogiem i wszystkie muchy wyzdychały. Jahwe wtedy użył całych swoich magicznych możliwości, żeby po raz kolejny zrobić serce Faraona twardym i udało się. Faraon odmówił wypuszczenia Izraelitów. Nie wiem, jaki wpływ na decyzję Faraona miała konsystencja jego mięśnia sercowego, ale widocznie zachodzi to jakaś zależność. Ze świętego tekstu wynika, że im serce twardsze, tym bardziej szwankuje twoje myślenie. Co mu teraz zaaplikujemy? Zastanawiał się miłosierny, zacierając ręce. Już wiem, nic mu nie zrobię. Natomiast zabiję wszystkie bydło w całym Egipcie. Tak, to wspaniały pomysł, że tak wcześniej nie wpadłem na to. I następnego dnia zaraza zabiła całe bydło w Egipcie. Tylko bydło Izraelitów Pan oszczędził. Dlaczego władca Egiptu po prostu nie zarekwirował bydła Izraelitów? Nie wiem, święty tekst nic o tym nie mówi. Prawdopodobnie ma to jakieś powiązania z konsekwencją twardego serca. Znowu Jahwe utwardza serce Faraona i znowu tamten nie chce wypełnić rozkazu izraelskich niewolników, którzy twierdzą, że przybyli z upoważnienia Boga. Rzekł Pan do Mojżesza i Arona: Weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci je ku niebu na oczach Faraona. A pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i sprawił człowieka i ubydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. O, bydło możemy być spokojni, bo jak pamiętamy wyzdychało w całym Egipcie w efekcie poprzedniej plagi. Widocznie ten fakt umknął uwadze wszechwładnego. Nie wiemy, czy magowie Faraona zrobiliby to samo, bo byli na chorobowym z powodu pryszczy i wrzodów. I znowu Faraon mięknie i znowu miłosierny musi użyć całą swoją magię, żeby zrobić jego serce twardym. No bo on jeszcze nie skończył ze swoimi cudami. O nie. Następnie spadnie grad, który zniszczy wszystko. Ludzi i zwierzęta, których już dawno nie ma, bo wymarły wskutek zarazy 2 plagi do tyłu. Następnie przyszła pora na szarańczę, która spustoszyła pola uprawne i ciemności, które trwały przez 3 dni. Faraon z woli Jahwe, o tym zawsze musimy pamiętać, wciąż zabrania Izraelitom opuszczenia Egiptu. Pan rzekł do Mojżesza: nie usłucha was Faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej. Teraz Jahwe obmyślił cud, którego perfidne okrucieństwo powinno zaspokoić przynajmniej na jakiś czas sadystyczne inklinacje boskiego psychopaty. Wymyślił scenariusz, według którego będzie szedł przez Egipt i zabijał wszystko pierworodne. Pomysł godny Boga. Ale zanim to się stanie, ustanawia święto dla Izraelitów. Święto Paschy, które mają rokrocznie celebrować na pamiątkę masowej zbrodni popełnionej ręką miłosiernego. Zobacz, jakie to wszystko jest okrutne, jakie prymitywne. Dobry Bóg zabije pierworodne dzieci Egipcjan. Tłumy istnień, które miały pecha urodzić się jako pierwsze w rodzinie. Spróbuj sobie wyobrazić rozmiar tej zbrodni. W każdym domu ktoś umiera, w każdym domu rozpacz, cierpienie i beznadziejne próby ratowania tych, na których miłosierny wydał wyrok. Wyrok, który nie można uzasadnić inaczej, jak tylko sadystycznym zboczeniem tego, który mieni się być dobrym i sprawiedliwym. Wszechmocnemu psychopacie jednak to nie wystarcza. Zanim trupy zamordowanych przez niego stygną, zajmie się zabijaniem pierworodnych spośród wszystkich zwierząt. Jaki on dobry, jaki miłosierny, bo nie wymordował Izraelitów. Ale za to od tej chwili Izraelici mają świętować tę zbrodnię po wszelkie czasy, przymusowo, pod groźbą wyłączenia spośród Izraela, czyli ekskomuniki. Nikt z Izraelitów nie będzie pracował tego dnia na wieczną rzeczy pamiątkę, a ich rok kalendarzowy będzie się zaczynał w tym miesiącu, czyli w miesiącu Abib. Każda rodzina powinna zaopatrzyć się w jednoroczne jagnię lub koziołka i 14 dnia miesiąca wieczorem całe zgromadzenie Izraela zabije go. Szacunkowo możemy przyjąć, że według bardzo świętych opracowań było około 2 milionów Izraelitów, 2 milionów Żydów i będą potrzebowali około 330 tysięcy jagnią. W jaki sposób całe zgromadzenie zabije jednego wieczora taką liczbę jagniąt? Ale nie czepiajmy się. Baran jest zabity i każda rodzina w jego krwi powinna umoczyć gałązkę hizopu. Dlaczego właśnie hizopu? Tego nie wiem. I pomalować nią próg i odrzwia swojego domu, żeby Bóg wiedział, że tu mieszkają Żydzi i ich pierworodnych trzeba oszczędzić. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na drzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabiją. Pomijając już fakt, że jest to dziwne, że wszystko wiedzący nie ma pojęcia, gdzie mieszkają jego podopieczni, bo poza tym to wie wszystko, nie? A o ile dobrze sobie przypominam, to Izraelici nie mieszkali pomiędzy Egipcjanami, ale zajmowali krainę Goszen, tę samą, którą ominęły wszystkie poprzednie plagi. Więc czemu właśnie teraz musieli zostawiać krwawe znaki dla Jahwe, żeby się nie pomylił? Powróćmy jednak do barana, bo trzeba go zjeść, bo jest święto Paschy. Mają go jeść tylko Izraelici, a z obcokrajowców tylko ci, którzy wcześniej poddadzą się obrzezaniu. Widocznie posiadanie penisa z napletkiem bardzo źle wpływa na trawienie. Ponadto nie wolno Izraelitom jeść kwaszonego chleba ani żadnych innych kwasów w to święto. Bóg w ogóle nienawidzi kwasów i napletków. Ponadto Jahwe ustanawia przepis, jak jeść barana, jak jeść baranie ścierwo. Znał on dokładnie swój lud i wiedział, że dla przykładu mogą go chcieć zeżreć na surowo. Ja nie żartuję. Nie będziesz spożywać z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczonego na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Ta, oczywiście całą zawartością tychże. Opanujmy odruch wymiotny i jedźmy dalej. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne w Egipcie. Od pierworodnego syna Faraona, który siedział na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła, którego, jak wiemy, już dawno w Egipcie nie ma, bo zostało wyniszczone już tam plag do tyłu. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. O czym to ja mówiłem? A, że nasz Bóg jest dobry, miłosierny, sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Poddał się Faraon i zrezygnowany kazał Izraelitom opuścić Egipt i nawet wszechmocny Jahwe nie zdołałby zmusić go teraz do zmiany decyzji. Nawiasem mówiąc, gdyby tylko mógł, zrobiłby to, żeby choćby jeszcze jeden raz miał pretekst, żeby, jak się wkrótce przekonamy, uczepił się tej myśli jak pijany płotu. Znalazł w końcu okazję, żeby dopieprzyć Faraonowi i Egipcjanin, ale o tym już w następnym epizodzie. Tak więc wyruszyli Izraelici po 430 latach niewoli w swoją 40-letnią podróż do ziemi obiecanej. Wcześniej mówiłem o tym, jak Jakub, czyli Izrael, który mieszkał z rodziną w Kanaanie, wysłał swoich synów do Egiptu po zakup żywności. Obiecałem, że do tej informacji wrócimy, bo to jest bardzo ważny moment. Więc udali się do Egiptu i wrócili do Kanaanu. Później pokonywali tę trasę kilkakrotnie. Teraz Izraelici mają pokonać tę samą odległość i będą na to potrzebowali 40 lat. Dlaczego więc tym razem zajmie im to tak długo? Jahwe ich prowadzi. Dlatego. Zanim jednak wyruszyli, synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczyli od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im. W ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. Tak. Złupili Egipcjan, którzy byli dla nich życzliwi. I tym jakże optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek rozpowszechniania wiedzy o Biblii, czyli o piedestale judeochrześcijańskich wierzeń. Cześć i do zobaczenia wkrótce.